Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Global Quiz. Słuchajcie, patrzę sobie, co tu jest ciekawego, patrzę, myślę, przywódcy. Lecimy. Słuchajcie, widzę, że trochę Polaków gra. Stuknijmy sobie, zobaczymy, jak nam pójdzie. Kto był pierwszym komunistycznym przywódcą ZSRR? Tu jest podany Trocki jako pierwszy, ale pierwszym wydaje mi się, że powinien być. Czy Lenin proklamował ZSRR? Czy dopiero Stalin? To jest właśnie pytanie teraz. Myśli Ignacy. Chyba już Ilicz Ulianow, Lenin. Tak bym powiedział. Dokładnie. Władimir Ilicz Ulianow. W Gorkach urodzony pod Moskwą. Rosyjski polityk socjaldemokratyczny. I tak dalej. Więc to dobrze. Ale patrzcie, ten Trocki tym razem był tutaj dla zmyłki. Widzę, że pan Trocki nas troszkę próbował oszukać. Jakiej narodowości był Stalin? To jest bardzo w ogóle istotne w Gruzji, bo jest oczywiście Gruzinem. W Gruzji jest w ogóle całe jego muzeum. Mój ojciec był, nawet mi pokazał zdjęcia stamtąd. I tam on jest uznawany cały czas za bohatera gruzińskiego narodowego. To zabawne, jak w Kaiserreich gracie w Hearts of Iron 4. Tam jest normalnie opcja, żeby właśnie Stalin był przywódcą i tak dalej. Więc tak, jest oczywiście Gruzin. Włodzimierz Wisarionowicz. I Dżugaszwili, tak. Syn Jugi. No, dokładnie tak. Stanowiło to źródło pseudonim. Stalin, którego używał wśród komunistów. Otóż to. W którym państwie po śmierci Józefa Piłsudskiego ogłoszono żałobę? To mogły być dwa kraje według mnie. To albo mogła być Rumunia, z którą Polskę łączył sojusz, albo paradoksalnie uważam, że Trzecią Rzeszę. Bo mimo wszystko wtedy mieliśmy pakt o nieagresji, ale zaryzykowałbym, żeby była to Rumunia. Nie, Trzeciej Rzeszy jednak. Wysłał telegram z kondolencjami do prezydenta i rządu RP, uczestniczył również we mszy świętej część marszałka, jako odprawiono w 1935 roku w katedrze świętej Jadwigi w Berlinie przy symbolicznie trumnie Józefa Piłsudskiego. Tak właśnie myślałem, że to mogła być Trzecia Rzesza. Widzę, że Niemcy się za bardzo nie mylili, to akurat wiedzieli dobrze. Który z przywódców skończył w ten sposób? Nie ty. Ty zostałeś powieszony chyba. Czy to był Franco albo Pinochet? Franco chyba nie, powiedziałbym, że to będzie Pinochet. Mussolini jednak. Drugi od prawej. Wow, schwytany, rozstrzelany przy niedaleko jeziora Kom przez partyzantów. Okej, ja myślałem, że go powiesili po prostu. W tym samym miejscu, w którym faszyści powiesili rok wcześniej ciała 15 rozstrzelanych członków włoskiego ruchu oporu. Kto jako jedyny pełnił urząd prezydenta ZSRR? Urząd prezydenta ZSRR, powiadasz. No może to być w takim razie Gorbaczow, który zakończył ZSRR? Ewentualnie Jelcyn. Więc może powiedzmy, że to był Gorbaczow. I zaryzykujemy, bo Jelcyn był już chyba pierwszym po, on był prezydentem Rosji, a Gorbaczow mógł być jeszcze ZSRR. Tak myślę, że było. Tak, pierestrojki i głasności. Z rzędu zrezygnował w 91 roku. Dokładnie, otrzymał Nagrodę Nobla. Tak, czyli to był trzeci, dobrze kojarzył. Jeżeli chodzi o Gorbaczowa jeszcze. Bo Jelcyn już był w Rosji. Jak zginął niemiecki zbrodniarz wojny Heinrich Himmler? Czekajcie, tam była teoria cała z nim. On był przesłuchany i wiózł go strażnik. I chyba jak go wiózł strażnik, to nie zostało sprawdzone i miałam półkę z cyjankiem, tak mi się wydaje. I on zginął w niewoli waliantów. Albo to, tak mi się wydaje. Podczas próby przesłuchania, właśnie po przekazaniu... Czytałem ostatnio tego, miałem taką książkę Wołoszyńskiego o NSDAP, w ogóle o tych, o SS-manach, o ich losach, jak tam gdzieś uciekali i tak dalej. I tam właśnie był, on podnosił, że jakby cały czas niejako nie wyjaśniono do końca sprawy, jest ta śmierć Himmlera. Był strasznie niewygodny dla aliantów, gdyby wyszło, że alianci próbowali przez niego, troszkę wcześniej, przez rząd szwedzki bodaj, prowadzili jakieś negocjacje już wtedy z Niemcami na temat pokoju, więc on był bardzo niewygodną osobą, a on cały czas wierzył, że będzie bardzo silnym graczem, że alianci będą chcieli jakby, że alianci będą chcieli go zachować, żeby on złapał Niemcy za kark i jakby stworzył przeciwwagę dla Rosjan. Więc i pamiętam, że czytałem o tym, że tam dziwna była kwestia, że on był przewożony i że nikt go nie sprawdził, że nie ma ampułki w zębach i tak dalej, i przeszedł pierwsze przesłuchanie, a potem pomiędzy pierwszym a drugim przegryzł, nie? Więc tak. Słowa którego dyktatora są treścią słynnej czerwonej książeczki? Jest oczywiście Mao Tse-tung, czy Mao Zedong, tak się to powinno czytać. Zresztą była cała dyskusja, opowiadałem wam o jeden z pierwszych odcinków chyba z Global Quiz tutaj na kanale, więc to było oczywiście.
Tak, było Biblią Hunwejbinów w okresie rewolucji kulturalnej. A później ci sami Hunwejbinowie byli również wyrzynani, tak jak to bywa w rewolucjach zawsze. Cytaty pełnią rolę pozdrowienia na ulicy, w pracy czy podczas rozmowy telefonicznej, wypisywanej na transparentach, fasadach domu, noszonych na piersiach, znaczakach, a nawet na ramach rowerów. Który z pisarzy znany jest... A, to było. Marquez było, tak, dokładnie. To pamiętam, że miałem to pytanie. Jak nazywał się ostatni prezydent III Rzeszy? Czy nie przejął tego tytułu Deniz, marszałek Deniz? Albo Jodl. Deniz, wydaje mi się, że to był. On składał, tak, bo on był przywódcą Kriegsmarine. I on podpisywał, tak. Bo nie żył już Hitler, nie żył Himmler i przejął Deniz. Tak, dokładnie. Jakie osiągnięcie młodego Stalina dało rozpędu jego karierze w szeregu bolszewików? Chyba napęd na bank, wiecie? On był zwykłym zbrodniarzem najzwyczajniej w świecie, dokładnie tak. W czasach przed rewolucją, dokładnie. Na bank w Tiflisie, w którym brał udział Stalin, nie odgrywając znaczącej roli. W trakcie napadu zginęło 40 osób, a zrabowano, wow, prawie 3,5 miliona na dzisiejsze. Więc nice, 8 na 10, nice, całkiem nice. No to co, chodźmy na arenkę, zobaczymy jak nam pójdzie na ręce w takim razie. Jak nam pójdzie na samej arenie. No, dobra, zagramy. Kto sprowadził zakon krzyżacki do Prus? Do Prus prowadził Konrad Mazowiecki. Pochodzę z Czerska, albo z okolic Czerska, może tak w tę stronę. I tam jest właśnie Zamek Książąt Mazowieckich, gdzie właśnie książę Konrad prowadzą. Do walki z... No to w ogóle do chrystianizacji i ewangelizacji Prus, o to chodziło. Więc tak. Miałem przyjemność być w Czersku w mojej szkole właśnie. My tam przez chwilę chodziłem, się z Lublina przeprowadziłem. Moja pani wychowawczyni mnie zaprosiła, żebym tam pod dzieciaczką poopowiadał. Która to jest planeta Układu Słonecznego? Nie wiem. Merkury, Wenus, niebo, one mają kolorki. Uran albo Neptun? Powiedzmy, że Uran, nie wiem. Mnie zaprosiła moja wychowawczyni właśnie, była, żebym poszedł i poopowiadał dzieciakom, wiecie, jaką drogę i tak dalej, jak to tam wszystko robiłem. A to było nawet miłe. Więc tak. W Czersku raz miałem wystąpienie. Jest takie jedno słynne zdjęcie, jak idę i mam takie włosy do góry. To na filmiku, na fanpage'u. To często jest właśnie gdzieś tam wstawione, jak w różnych przeróbkach moje to zdjęcie. To jest właśnie, który wracałem stamtąd. Kto wybudował i był właścicielem największej prywatnej rezydencji okresu międzywojennego? Nie wydaje mi się Rockefeller, bo on był chyba całkiem niewydającym. No ale rzucę Rockefeller, bo jest znany. Ale może to nie być Rockefeller. On był chyba dosyć wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. W kanadyjskim mieście Toronto. Nie wiedziałem. Widzę, że tutaj Ksena jak zwykle niezawodna. I hi, też wiedział akurat. Więc tak. No co, dzisiaj dla was taki we wtorek. Jestem, nie mam je, Henschela. Herschela. Planetoidy. Nie wiem, nie jest kometa Herschela przecież. Nie, komety nie ma Herschela? Planetoidy Herschel, krater księżycowy Herschel oraz krater... O, na Mimasie, w porze. Kosmiczne obserwatorium Herschela. Nie nazwano komety. Totalnie strzał, w sensie to mi się nie należało. Chociaż to też wyjęły ostatnie gry, które po prostu miałem, gdzie po prostu miałem takiego pecha, że to jest masakra. Ile jest dla obserwatorów polskich gwiazdozbiorów około biegunowych nieba północnego, nie zachodzących za horyzont cały rok? No to jest 10? Jakaś tak, że dwóch nie widać? Chyba 12 powinniśmy widzieć? Albo mniej nawet. 6 jest. Aha, to w tę stronę. Niedźwiedzica, żyrafa, smok, mała niedźwiedzica, bo jest wielka i mała, Cefeusz i Kasiopeja. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że jest gwiazdozbiór żyrafy. Ile w przeliczeniu na lata świetlne wynosi... O Jezu, parsek. 60 parseks, co? No dobra, powiedzmy, że równe. No pewnie nie, ale nie wiem. Nie wiem, ile to jest parsek zupełnie. Na tych jednostkach się kosmicznych nie znam. W ogóle dużo pytań z kosmosu dzisiaj, co? W ogóle patrzcie, no. Raz, dwa i to jest trzecie pytanie z kosmosu. Widzę, że po bazie kosmicznej lecimy. 3,26 roku świetlnego. No może gdybym nagrywał 60 parsek, to bym wiedział takie rzeczy. O, przepraszam. Gdzie miał miejsce incydent zbrojny incydentem z siekierą? Powiedziałbym, że Czeczenia. Nie wiem dlaczego. Jakoś mi pasuje. Korea. Okej. Okay.
W koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej w 1976 roku grupa nieuzbrojonych Amerykanów wkroczyła do strefy i rozpoczęła ścinanie siekierami topoli, utrudniające obserwacje. Zabili odebranymi siekierami dwóch Amerykanów, twierdząc, że topole osobiście posadził Kim Il-sen. Na pewno. Stanowczo. Gdzie można zobaczyć, było to w XIX-wiecznej Europie, hotentocką Wenus? W cyrku objazdowym. Albo w ludzkim zoo. W ludzkim zoo, wydaje mi się. Pamiętam, że skurwysyny takie rzeczy robiły w tamtych czasach. No, skurwysyny, takie czasy. Też może nie ma co tego brać. Ale tak, widziałem jakieś zdjęcie. Mam młodą Afrykanką, która zdobyła popularność ze względu na swoje oryginalne kształty. Tak. Hotentocka Wenus. Musiała znosić wielu upokorzeń. Otóż to. Zobaczymy przy okazji, jakie były pytania jeszcze z pierwszego. Ale słuchajcie, no nie było aż tak źle, tak mi się wydaje. Pomimo niebycia w dwóch pytaniach, gdzie pierwsze chyba prawie wszyscy zgadli. Coś to było? A. Spoilery, po co są montowane, a to? Jaki japoński karabin był najpopularniejszy? A, Arisaka. To akurat bym też wiedział. Ale to miałbym mieć dwa punkty więcej. To nawet sześć. To nie byłoby aż tak źle. Więc co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym inaczej wyjście. A to był Global Quiz. My widzimy się jutro. Bye.